Chcieliśmy zrobić Wiedźmina 2 jako grę, która hołduje takim staroszkolnym tradycjom RPGowym. To znaczy grę, w której można wybierać bardzo dużo rzeczy, w której można mieć prawdziwy wpływ na przebieg wydarzeń w fabule. Bo prawdziwa nieliniowość dla nas to jest właśnie nie tylko te drobne wybory, które dotyczą, nie wiem, naszych towarzyszy czy sojuszników, ale te, które sprawiają, że czasami nawet główna linia fabularna dotyczy zupełnie innych wątków lub dzieje się w zupełnie innym miejscu. Na Xboxie nie było jeszcze gry tak liniowej i złożonej pod względem fabularnym jak Wiedźmin 2. Konstruując fabułę i zastanawiając się, rozważając różne wybory, przed jakimi stanie gracz, bardzo zależało nam na tym, aby nie były to wybory dokonywane na chłodno, na zimno i wykalkulowane. Zanim dochodzi do tych wyborów, staramy się budować fabułę w ten sposób, aby na drodze gracza stawali różni ludzie, z którymi może on się zaprzyjaźnić, których może znienawidzić, co później doprowadza do wyborów emocjonalnych, ponieważ jesteśmy w stanie wtedy, będąc czyimś przyjacielem, przeżywać daną fabułę i zdecydowanie idziemy tam, gdzie idzie nasz przyjaciel. I analogicznie odwrotnie, jeżeli naprawdę ktoś nas mocno wtedy zdecydowanie w trakcie wyboru jesteśmy na nie. Oczywiście w przypadku świata gry musimy się liczyć z pewnymi uproszczeniami. To jest troszeczkę ubarwione konwencją fantasy, to jest troszeczkę, że tak powiem, ulepszone ze względu na fabułę, ale chcemy, żeby ten świat był dla gracza realistyczny. A ponieważ w prawdziwym świecie też na każdym kroku spotykamy się z konsekwencjami naszych wyborów, to w świecie Wiedźmina także chcieliśmy, żeby to, co zrobi gracz, za chwilę mogło do niego wrócić, tak samo jak i w prawdziwym świecie. Nad Wiedźminem 2 pracowali ludzie, którzy sami grają w gry, którzy właściwie kochają gry. Są to zarówno gracze konsolowi, jak i PC-owi. Ja sam osobiście jestem zapalonym graczem. Preferuję akurat gry konsolowe i dlatego też czułem się mocno poszkodowany, że właściwie nie było dostępnej gry, która dawałaby mi aż takie poczucie wolności, której wybory byłyby aż tak, od tak drobnych, aż po wybory mające wpływ na całą rozgrywkę, na relacje z postaciami, na kształt świata, na społeczności w grze. To tego właściwie na konsolach nigdy nie było. Mamy około 4 rozpoczęć gry. Około 16 globalnych stanów świata po zakończeniu gry. To jest ogromna ilość, która jest raczej niespotykana w grach komputerowych. Bardzo ważnym elementem Wiedźmina 2 jest to, że nie mamy żadnego systemu karmy. Mianowicie gra w żaden sposób nie rozpoznaje, czy zachowujemy się dobrze, czy źle i na tej podstawie, nie daj Boże, nagradza nas jakimiś gameplayowymi wczorami. Ważne jest to, że tutaj każdy wybór funkcjonuje również sam w sobie. Mianowicie nie myślimy o tym, żeby kreować bohatera jako złego, dobrego czy neutralnego. Jest to po prostu człowiek, który reaguje na to, na sytuację, w której stawia go świat. Questy w Wiedźminie 2 są pełne większych i mniejszych nieliniowości. To wymagało od nas specyficznego podejścia do samego tworzenia takiego scenariusza. Nie mogła być to po prostu opisana historia, dlatego że wtedy bardzo ciężko jest sobie uzmysłowić, jak wiele jest tych różnych połączeń w samym questie i między questami. To wymagało od nas tworzenia skomplikowanych schematów bloczkowych, które pokazują tak jakby wszelkie możliwe połączenia między wydarzeniami i postaciami. I również połączenia pomiędzy innymi questami w wielu sytuacjach. Bo tylko wtedy mogliśmy tak jakby przed samym podejściem do pracy wiedzieć, jak bardzo skomplikowana to będzie struktura i jak wiele pracy to będzie kosztować. Jeżeli chodzi o wybory w grze, to są one na kilku płaszczyznach. Tak zwane wybory globalne, które decydują o przejściu gry w taki, a nie inny sposób. Mniejsze wybory dotyczące wyborów w poszczególnych questach i wybory już zupełnie małe dotyczące wyborów w poszczególnych scenach, gdzie gracz ma możliwość podejścia do rozmówcy na różne sposoby. Patrząc na te wybory globalne, takim największym wyborem jest też wybór właśnie pomiędzy Roszem a Jorfetem w akcie pierwszym, bo ten wybór decyduje o tym, do jakiej lokacji pojedziemy. I to jest tak, że lokacje w Wiedźminie 2 są robione unikalnie pod te wybory. Jeśli wybierzemy Jorveta, jedziemy do Vergen, to jest krasnoludzkie miasto w akcie drugim, wybierając Rosza nie trafimy tam, więc nie poznamy wszystkich wątków, nie poznamy wszystkich bohaterów, którzy tam się pojawiają. Możemy dopiero to zobaczyć, grając drugi raz w grę. Więc tak naprawdę
cały ogrom pracy włożony w tą liniowość zrobiony jest po to, żeby gracz mógł w tą grę grać wiele razy i żeby zawsze odkrył tam coś dla siebie.